Czuwajcie, z tej strony Lykosia i dzisiaj witam Was w kolejnym wywiadzie harcersko-opowieściowym. Tym razem będzie to wywiad z druhną Olą i druhną Karoliną z ZHP. Dokładniej z kim, to już dziewczyny Wam się same przedstawią, a tymczasem nie zwlekajmy i zaczynajmy już wywiad. Zapraszam! Dobra, już za chwilę będziemy dzwonić. Ale będzie super. Jeszcze zanim zacznę odcinek, pozwolę sobie powiedzieć, że moi dzisiejsi goście mają naprawdę wyjątkowego Instagrama, który nazywa się harc.bliźniaczki. Serdecznie Was na niego zapraszam. Halo? Hejka? Leci? Leci. Dobra. Okej, to chciałabym Was najpierw poprosić o przedstawienie się, czyli jak macie na imię, z jakiej jesteście drużyny, ile macie lat i oczywiście jaką pełnicie funkcję. Okej, okay. Ja jestem Karolina. A ja Ola. Jesteśmy siostrami bliźniaczkami. Jesteśmy z 21 drużyny harcerskiej Grom. Pełnimy funkcje przybocznych. Jesteśmy członkami 19 drużyny starszoharcerskiej Ignis. Mamy 15 lat. Okej, okay, to od razu przechodząc do pytań, które zadali mi widzowie na przykład do Was na Instagramie, to czy macie podział na role wśród przybocznych, bo przynajmniej w mojej drużynie było tak, że jedna odpowiadała za wysyłanie maili rodzicom, druga za prowadzenie strony na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. I czy u Was też coś takiego funkcjonuje? No to u nas w sumie ja odpowiadam za Facebooka, ale tak to w sumie razem to wszystko robimy, więc no taki podział ról to jest taki zbiórka, jakiś kawałek zbiórki robimy oddzielnie, ale jakby razem to planujemy wszystko, więc no. Czyli tak. U Was to zasada w kupie siła. Tak, to zależy od zbiórki i od tego, ile osób jest potrzebnych tak naprawdę, no. Do czego. A jak wygląda Wasz mundur? Chcecie pokazać do kamery mundur? No to ja mogę pokazać, okay. To jest mundur ZHP. Tu mamy koszulę szarą, tu mamy sznury, różne plakietki, przypinki z różnych zjazdów, zlotów i w ogóle. No, tu mamy nasze chusty. Pierścień, każdy może mieć tak naprawdę inny, ale czarny, najzwyklejszy jest liko. Mamy krzyż, lilikę. Tu powinien być waks, Ola chyba ma u nas, właśnie ja zapomniałam przyszyć. No i tu mamy sznury, pagony i plakietki, tutaj mamy drużyn szczepów, chówców i sprawności. U nas się na przykład nie wyszywa sprawności, ja mam oba rękawy puste, więc tak. Okej, okay, to teraz takie pytania może trudniejsze, czyli co jest dla Was najcięższe w byciu przyboczną? No, chyba równowaga czasu tak naprawdę, żeby wszystko podzielić razem, żeby znaleźć czas i na rodzinę, szkołę, inne różne środowiska, niż tylko harcerstwo. No działam w drużynach, więc tak naprawdę też jest ciężko to podzielić, ale jak się ma dużo ludzi, przyjaciół w harcerstwie i ogólnie, no to otrzymujemy rękę pomocy, więc no na razie jakoś jest działa i no to chyba jest najtrudniejsze, równowaga czasu. Rozumiem. A czego Was nauczyło bycie przyboczną? Czego nie nauczyło Was co innego? Czyli na przykład byłyście zastępową, później stałyście się przyboczną i dopiero to przejście level up nauczyło Was czegoś nowego. No to chyba tej właśnie równowagi, żeby podział czasu, ale takiej opieki nad jakby tej odpowiedzialności za tę całą drużynę, bo jak masz zastęp, to tak masz trochę mniej osób niż w drużynie, więc albo taki wszystko zrobić pod te dzieci, żeby wszystkim pasowało. Bo w zastępie to jak masz dziewczyny u siebie, to tak ogólnie to wiesz, o co chodzi i co chcą robić. Jak masz całą drużynę i masz trochę dużo wieku, po taki duży rozbieg wiekowy. Tak, no, mamy drużynę koedukacyjną, więc u nas i chłopaki, i dziewczyny, to jeszcze jest trudniejsze niż żeby jeden zastęp ogarnąć, a 20 osób, no to tak więcej trzeba poświęcić cierpliwości i zrozumienia dla tych wszystkich ludzi. Dokładnie. Czyli u Was zastępy nie są koedukacyjne? Nie, mamy oddzielnie chłopaki i dziewczyny. A, okej. Okay. A to nowość, nie wiedziałam. Okej, okay, dobra, to też padło pytanie właśnie, kogo ogarnia się łatwiej, chłopaków czy dziewczyny? To jest ciężkie pytanie, jedno z trudniejszych teraz tak naprawdę, no bo zależy od relacji. My znamy nasze dzieci już, no tak dobre 4 lata, 3-4 lata, zależy, które są dłużej.
I to zależy od znajomości, czego on jakby, jak do nich dotrzeć i no jak wszystko powiedzieć, żeby oni zrozumieli. Ale no myślę, że mi łatwiej jest chłopaków ogarnąć, a Ola nie wiem jak. No to u nas też tak jest, że więcej chłopaków mamy w drużynie niż dziewczyn, bo mamy dwa zastępy męskie i jeden damski. I z chłopakami znamy się już no 3 lata z niektórymi, więc tak już nasze relacje wyglądają no nawet super. Po prostu tak, lepiej ich znacie, tak? Tak, a dziewczyny właśnie doszły w to już niektóre w tym roku albo coś. No to tak, a w sumie razem wszyscy się dobrze zgrywają i razem się ich ogarnia. Tak, no. Nie ma jakby trudności żadnej w tym. To dobrze. Okej, a w jakim wieku zostałyście przybocznymi? Zostałyście przybocznymi, tak stricte przybocznymi w tym roku. W tym roku w lutym. Czyli 14, miałyście skończone rocznikowe 15. A wcześniej miałyście jakąś próbę na przyboczną, czy coś takiego? Znaczy, no pomagałyśmy w drużynie, no, naszej drużynowej. No i tak to trwało, więc no... jakby zaznajomiłyśmy się już z tą funkcją tak inaczej niż zastępowo wcześniej. I po jakim czasie u was w drużynie dostaje się krzyż i barwy? Czy to idzie razem, czy w ogóle na przykład wstępuje się do was do drużyny już mając te barwy? Bo wiem, że gdzieniegdzie tak jest, że się nie zdobywa chusty, tylko po prostu się z tą chustą wchodzi. No to w sumie... u nas barwy dostaje się po jakimś czasie, że jakby nie dajemy od razu, bo hard też musi zasłużyć na te barwy, żeby nie wiemy w musimy jakim być pewne, że on chce być harcerzem, że możemy za nim polegać, że nie odejdzie po dostaniu chusty od razu, że no... znaczy, ogólnie na mamy próbne chusty granatowe, później dostajemy zlamówko. Granatowe zlamówko pomarańczową, tak. To są takie już barwy, takie, że jesteś pełnoprawnym członkiem naszej drużyny. A krzyż, no to więcej czasu, nawet jak jest próba harcerza, no to tam jest chyba 6 miesięcy bodajże próba harcerza trwa, no tak po próbie harcerza się dostaje najczęściej, ale to zależy od osoby, jakie ma podejście do wszystkiego i jak się bardzo angażuje, bo jeśli może chodzić na zbiórki co jakiś czas, no to na pewno tak trochę dłużej potrwa to dostanie krzyża albo coś. No jeszcze mamy wcześniej przed krzyżem Lilikę, więc jakby Lilika jest takim... jest takim jakby środkiem, że środkiem tym pomiędzy krzyżem a chustą, no tak. Akurat u nas w drużynie nie ma Liliki, jest krzyż, który się dostaje na 3 obozie, kiedyś na 2. Ja dostałam na 2 obozie na przykład. A co do barw, to u nas na przykład jak ktoś był zuchem, które są podłączone pod naszą drużynę, to wchodził razem z chustą zuchową, bo jest takiego samego koloru. I u nas jest coś pokroju nadania plakietki, coś takiego przynajmniej. No i jak się dostanie plakietkę, to się jest tym pełnoprawnym członkiem wiosny. Okej. Okay. A właśnie też dostałam takie pytanie, czy to, że harcerka lub harcerz robi szybko stopień, denerwuje kadrę, czy nie? I to pytanie jest bardzo ciekawe. Chciałabym poznać wasze zdanie. No to myślę, że motywuje kadrę, że jest się dumnym, ale też zależy jak szybko to jest, jak krótko trwa, jak długo, no bo teoretycznie próba może trwać rok, zrobisz próbę w pół roku, to też będzie szybko tak naprawdę, ale możesz próbę zrobić w miesiąc, to będzie no, to zależy ile pokażesz swoich możliwości, że jeśli kadra cię zna, że zrobisz to na 100% w szybkim czasie, no to jest dumna z tego, że mamy takich harcerzy, a jeśli zrobisz wszystko w pół miesiąca, znaczy to jest chyba niemożliwe tak naprawdę, ale no znam taki przypadek, że no i chyba, że pokażesz, że umiesz to i robisz to naprawdę dobrze, wszystko sprawnie i ten, no to chyba będzie dobrze, a też nie za szybko, no bo tak samo ty się nie sprawdzisz, przez pół roku wszystko się może zmienić, lepiej nie zamknąć tej próby szybko, ale być pewnym jej na 100%, że jednak zasługujesz na ten stopień. No żeby to też nie było takie odklepanie tego stopnia, tak? Bo to czasami widać, jak się zna osoby, to widać, czy mają na 100%, że te zrobili na 100%, czy tak, żeby zaliczyć na przykład. Odhaczasz punkty, no to tak średnio trochę te spasuje. Też znam takie osoby, że no niby nie byłam na tym kursie, ale zapisałam się na niego, ale nie pojechałam, ale się zapisałam. No więc tak.
Odpowiedzią jest to, że można robić szybko, ale żeby to nie było odklepanie. Dobra, i ostatnie pytanie już do Was, czyli jedna rada dla przyszłych przybocznych. Taka od serca. Chcieć to móc, że no musisz chcieć, nie bój się tego. Dostałeś sznur nie bez przyczyny, jesteś przyboczny. No, drużyna Ci zaufał, wie, że dasz radę, on Cię zna, więc zaufaj też sobie, że ty dasz radę. No i nie poddawaj się, nie bój się tego, że jesteś przyboczny. No to magia jest. A ja jeszcze ode mnie mam radę o treści nie zapominajcie, że jesteśmy też ludźmi, czyli nie musimy działać jak robot na przykład na obozie. Trzeba dać sobie czas, żeby odpocząć, żeby poleżeć, czasem popłakać, więc tak, pozwólmy sobie jako kadra być ludźmi. Dobra. To w takim razie ja już Wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że się udało. I tymczasem żegnam się z Wami. I jeszcze raz dziękuję. Cześć! Dziękuję, cześć! Hejka! Tak więc mam nadzieję, że wywiad Wam się podobał. To by było na tyle w dzisiejszych harcerskich opowieściach. Widzimy się już w kolejnych, a tymczasem trzymajcie się w uśmiechu i w zdrowiu. Cześć!